Raka to melodia. Brought to you by amazing Maśnia Ból Dupy that removes corns and calluses, relieves pain fast. And now Maśnia Ból Dupy presents Raka to melodia. Yes, it's named that tune with Harry Salter's orchestra and starring Dave Joker. Witajcie w naszym Raka to melodia. Zasady, powtarzam. Zaczynamy od tytułu piosenki. Pierwsza osoba, która napisze tytuł piosenki, będzie miała możliwość dodania potem wykonawcy. Za tytuł jeden punkt, za wykonawcę drugi. Big dick motherfucking pornostar. No, tak to wygląda. Spokojnie, mam mniej i bardziej znane, nie bójcie się. Uwaga. Ready, przygotowane paluszki, tak? Okej. Okay. Here we go. Osoba, która zapisuje też? Też ma już? Okej. Okay. Lecim. Let's go. Have fun. Good luck. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you. Kurwa, wszyscy XD, nikt tytułu nie podał. No. K.O. podał tytuł. I teraz jeszcze K.O., wiesz, kto to jest? Gdzie pisałeś? Pisałeś Przemo? Nie mam nic takiego od ciebie, mam A i potem XD tylko. Kaskada. No i K.O. ma dwa punkty, proszę bardzo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Możliwe, że K.O. skosi, bo to są podobne kurwa czasy jesteśmy. Następna, lecimy. Uwaga. O, trudne. Got no reason for the things I fear, the things that plague me when I see and hear. Dimes a nickel and a nickel's none. I throw myself into the Sunday sun. A summer Sunday when you've been insane. You said you're going, but I said I can't. Jebany! Jebany! K.O. kurwa! O, Pawlo też, Pawlo też. O, wow. Ale nawet wiesz, że ja zespołu bym nie pamiętał? O kurwa, dwa punkty dla K.O. znowu. Ej, ja zespołu nie pamiętałem, on pamiętał zespół. Jebany. Okej. Okay. K.O. kosi. Uwaga. Kolejne. Macie szansę. Macie szansę. Lighter! Nawet wybaczę mu literówkę. Wybaczyłem mu literówkę, Lighter dwa punkty. Zdążył całość wpisać nawet. I punkcik dla ziomasa. I punkcik dla ziomasa jeden też, bo zrobił pierwszy tornadko. Okej, okay. Okej. Okay. Uuu,
Też będziecie znali, też będziecie znali. Uwaga. Nagroda to jest Lara Croft, giereczka. Jest! Xylo, teraz jeszcze pytanie. Czyje? Disturbit. Szczerze, dude, powiedziałbym, że naucz się poprawnie nazwy zespołu, ale szczerze, ta nazwa jest lepsza od oryginalnej. Trzy punkty dla niego. Ta nazwa jest lepsza od oryginalnej. Disturbit. Come on, to jest lepsza od oryginalnej nazwy zespołu. Trzy punkty dla tego pana. Holy shit. Uwaga. No, sorry, Pawle. Ale masz zabawę nawet zgadywać. Uwaga, ruszamy. Yeah, Nikox, ładnie, ładnie. Teraz jeszcze zespół. Oraz anime. I faktycznie daliście mi dobry pomysł. O. Teraz mamy randomowo ustawione. Nie znasz. Czyli tylko znasz nazwę utworu. To jeden punkt dla Nikoksa. Tak, to było The Pillows z Furii Curie. Tak więc... Patrzcie, jaki jest uczciwy chłopak. Mógł po prostu czekać, zobaczyć, co wy napiszecie. Nie podpowiadajcie ludziom. Dobra, uwaga. Uwaga, teraz będzie randomowo, także nie spodziewajcie się, że to będzie teraz już alfabetycznie. Uwaga, poszło. To jest utwór, który zna pewnie każdy, ale nie po tytule. Pawlo, też nice! Nie spodziewałem się, żebyś wiedział. Ale KO jednak pierwszy. Teraz pytanie, czyje to jest? Pamiętacie czyje? Ja nie pamiętałem, czyje to jest. Jakbym nie miał teraz napisane, to bym nie wiedział. Wow. Pawlo? Podziwiam. To dajmy jeden punkt dla Pawlo też. Po jednym punkcie dla chłopaków. Po jednym punkcie dla chłopaków dajmy. Jako, że pamiętał całość Pawlo, to podzielmy pomiędzy nimi teraz punkty. Ale nie, i tak dużo KO pamiętał. Dobra. Oh, wait, co to będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Uwaga! The fuck? Jakieś techno, pewnie nikt nie będzie znał. Skipnę trochę może do przodu, bo to ma 6 minut.
Wow! Wait a minute. Nie, zastanawiałem się, czy kartę ziom użył teraz Shazama. Bo napisał Drill D. W taki sposób przeważnie pokazują tytuły programy tylko. Dlatego tak mam... Tak, to jest The Drill. The Drill, The Drill. Okej. Wierzę ci. Nie, wierzę. Nie, to jest The Drill dosłownie się nazywa. O. Ale to faktycznie jest zmanieczek chyba, także... Punkcik, nawet dwa punkciki, spokojnie. Wiram! Dziękować serdecznie! Witaj w klubie, zakładaj czapeczkę! Uwaga! Leci następna. B! Holy shit, Kao, jaką ty masz pamięć, stary. Ty poznajesz te utwory szybciej niż ja bym je poznał, gdyby nie to, że było napisane na ekranie. Jebany. Dwa punkty dla Kao. Jak on to pocisnął? Kao to jest taki nasz właśnie... Po jednej, proszę, po jednej. Uwaga. Tak, chaos gadu. Tak, to jest Voltaire. D12 to jest Voltaire, tak. Jeden punkt dla Kao. Kao is evil. Damn. Kto był pierwszy z Volterem? Daj Jumka. Daj temu, kto był pierwszy z Volterem, punkcik też. Oczywiście. Okej. Okay. Uwaga, leci kolejne. To też możecie znać. Jest Belzeb! I teraz pamiętasz jeszcze może... Nie Papa Roach, akurat nie Papa Roach. O fuck, nie mogę mówić, czekajcie. Belzeb, wiesz może jaki zespół? Trapped. Tuż napisał po Pawlo, tak więc wiem, że nacisnął Enter prawie i w tym samym czasie. Także dwa punkciki spokojnie dla Belzeba. Respekcik. Najlepsze AMV-ki były z tą muzą. Uwielbiałem AMV-ki z tym.
Serio. Uwaga, też znany kawałek. Nawet bardziej znany. Taki ogólnie bardzo znany. Nie musicie nawet być z mojego pokolenia, żeby go znać. Uwaga! Jest Belzi, no i jeszcze tylko czyje oczywiście. Dobra, już mu wszyscy podali, ale chyba by wiedział, nie oszukujmy się. Przyznaj się, czy wiedziałeś, czy nie, że to są Red Hoci. Okej, okej, dobra, dwa punkciki, spokojnie. Muszę zaufać waszej dobrej wierze, jako że czat ma wyjebane, to też będziemy mieli. Także nie ma problemu. K.O. trafił. F5, Pawlo. F5 i na przykład zmniejsz jakość, żebyś tylko muzykę sobie słyszał. Oczywiście możesz pozdrawiać. SP, SR. To podzielmy znowu punkty. Jeden dla K.O. I jeden dla solo. Jeden dla solo. Bo on pierwszy napisał zespół. Akurat. Dobra, Kao, i tak wygrywasz. Daj ludziom punkty. To odśwież stronę. Nie musi być F5. Po prostu odśwież. Uwaga, uwaga. Uwaga! Poszło. Wind. 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 Wiedziałeś, kto K.O., czy nie? Akeboshi. Wiedziałeś? Okej. Okay. To dwa punkty. Nawet nie będę dawał, że za Naruto, bo to już jest too easy. Come on. Come on. Musimy... Ja jestem teraz jak dyrektor w Darwinie. Będę teraz próbował utrudniać K.O. Będę dawał ludziom punkty za byle co, a K.O. Nie, nie. Dwa punkty mu wystarczą. Dwa wystarczą. Dwa mu wystarczą, spokojnie. Tak, bo to są po prostu utwory z mojej młodości, dude. Okej, okay, uwaga. There's a monster that lives beneath your bed. No właśnie, to jest Good Night Demon Slayer. Ale jako, że tak się bardzo cieszył... Ej, David, dajmy mu dwa punkty. Dajmy mu dwa punkty, bo to będzie żenada, jak tak się ucieszył i teraz nie dostanie punktów. Dajmy mu dwa punkty, dajmy mu dwa punkty. Tak się ucieszył, chłopaczek. Bierzesz udział, nie ma pierdolenia.
Uwaga. Uwaga. Kto miał najszybsze palce? Xylo! Najszybsze paluszki. Xalio, Boże! Po jednej! No tu są mniej i bardziej znane, mówię. Jak naprawdę, jaka to melodia? A, okej. Uwaga. Jeszcze raz początek. Jest ciut inaczej. W tamtym chyba nie zahaczają o ostatnią dolną strunę albo coś takiego, bo jest trochę wyższy dźwięk. Jest minimalnie taki, mniej basowy mam wrażenie w The Game. Okej, okay, uwaga, lecimy! Nie zgadniecie. Dajmy im obu punkty. Kark zasłużył. Shit, ale nie, gratulacje dla was wszystkich, że znacie to jednak. Solo znał... Tak, u Tadahikaru. A Solo dostaje też punkt. Solo dostaje punkt za Utadę Hikaru. Jako pierwszy wiedział już, jak dobrze napisać. Nie, bo potrzebował 7 podejść. Także Kark, KO i Solo po jednym punkcie. Okej. Okay. Woken. Ktoś pierwszy musi wyciągnąć rękę, żeby się dogadać, prawda? To będę ja. Uwaga. Cicho. Też byś nie był szczęśliwy, jakby na ciebie mówili Kuopejen. Też jedna literka, Kuopejen. Dobra, uwaga, lecimy. Jak chcecie się jeszcze ze mnie pośmiać, to kiedyś był mój dzwonek na telefon. To był mój dzwonek na telefon, kiedy miałem Motorola Razer. Uwaga, lecimy. Tak. Tak naprawdę Ecuador się pisze. Ecuador. Także nikt nie wpisał dobrze. Pierwsza osoba, która po prostu zgadła, że Ekwador. Szczerze, najbardziej właśnie w najgorszy sposób napisałeś, dlatego dla zioma też punkt. Kao wiedział, że Sasz, ale ziom też wiedział, że Sasz, także 2 punkty dla zioma po prostu. Kartę, 2 punkciki dla niego. Ale obciach, nie? okej. Okay. Uwaga. Mm.
Okej, Jumka. Tak. Tak, ziomas, tak, ziomas. Dokładnie. Tak. Punkty dla ziomasa. Dajmy mu 2 punkty i 2 minuty przerwy dla Jumki, także puszczę kawałeczek, niech sobie poleci, ja też pójdę się odlać. Ej, Hotaru. Nie, tam było dla kartę. Tam kartę zgadł wszystko. Zaraz wracam. Okej. Okay. No bo sobie fajeczkę zapalę, o. Ale dobra. Jak tam u was? Jumka jest? Gotowi wszyscy mniej więcej? Nie pamiętasz, Bęk? Ja to właśnie ten. Po tym jak coś mi w telewizji leciało, to podobało mi się i wiesz, ogarniałem sobie to. Raczej tak, Wiranku, raczej będę. Nawet możliwe, że będę na PGA, wiesz? Tak rozkminiam, czy nie wybrać się też na PGA, ale na Pyrkon niemalże na 100%, znaczy może nie 100%, ale tak, planuję się wybrać, o. Tak to powiem. Czekajcie, fajki tylko otworzę. A, no chyba, że tak, Bęk, no chyba, że tak. No okej, okay, 12 punktów. Jumka się melduje.
Okej. Okay. Dobra. Zaraz możesz dalej meldować. My chyba polecimy dalej, nie? Gotowi? To może być trudne do zrozumienia, bo jakość nie jest genialna, ale... Ale próbujcie. Uwaga. Leci. On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday to Saturday she's a bitch. Then on Sunday, just to be different, she's a super king, Kamehameha bitch! Kartę! Dobrze, Karls mam za bitch. Ale tu chyba będzie tylko jeden punkt, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy to uznać. South Park to będzie za łatwe, ale... Nie, dwa punkty po prostu. Whatever. Może kartę dogoni i KO i będą mieli pojedynek. Nie ma problemu, mistrzu. Nie ma problemu. Wait. Czekajcie, muszę sobie powiększyć okno, bo nie mam pojęcia, co to jest za utwór. Okej. Dobra, uwaga. Uwaga, poszło. Let the beat control your body. 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 Now let my beat control your body. No tak. Trudne, prawda? Do odgadnięcia. Tylko pytanie. Komu to kurwa przyznać? Chuj, dajmy Belziemu. No i dla KO też punkt, bo wiedział, że tu Unlimited. Okej. Uwaga. Co to mamy? O, fuck. Tutaj nawet nie mam tytułu do końca. Wystarczy, że powiecie mi... Od razu mówię, to będzie w anime, tylko jakby... W jakim momencie to się pojawia, jakby... To jest Raikiri po prostu? No to jest Naruto Battle Music, basically. Bo u mnie jest właśnie jako... Strong and Strike? Okej, no to proszę bardzo. To dlatego teraz punkty, kurwa, dla kogo, nie? No i znowu wychodzi na to, tak. Om byłeś szybciej, Lighter byłeś szybciej, ale mieliście napisać kiedy i dopiero potem KO i Devirel napisali. Także no dla KO punkty, ale jeden punkt, bo to nie było aż takie trudne. To było takie troszkę łatwiejsze pytanko. Także no tak to wygląda. Okej. O, to będziecie wiedzieli. Uwaga. Mm-hmm.
Roxen. Roxen jako pierwszy napisał number one. I od razu napisał split, tak? Więc okej, okay, dwa punkciki. No i KO za artystę, bo ja nie znałem, nie miałem pojęcia. Na to wychodzi. No powiedziałem, że punkt dla ciebie. Uwaga. Starszy utwór, trochę starszy utwór, bo taki klasyczny trochę. No może nie klasyczny, ale klasyka już. Ziomas i kto? Kto? Ziomas, jaki zespół? Na to pytanie. Tak, dwa punkty, bardzo ładnie. Hotaru, mimo tego, że pisałaś pojedynczo słowa, Ziomas był szybszy i tak. Skubany, szybkie paluszki. Nie, dobrze powiedziałeś. Cult. Blue Oyster Cult. Pierwsze było dobrze. Także pierwsze się liczy. Pierwsze słowo do dziennika. Okej, okay, uwaga. Bardzo lubię ten zespół. O, Owler, bardzo ładnie Junka, ale ten utwór nie był w Phantasmagorii dwójce. On był w Reaper. W tej grze, gdzie był, no Christopher Walken. Także Owler, dwa punkciki. No, spora część w armii będzie wyciszona. Okej, okay, średnio pamiętam sam ten zespół. Nie ma problemu, Jumka, nie ma problemu. Uwaga, lecimy, kolejne. What the fuck? But by the way, I wanna break, wanna put this stress aside. But above all things, I wanna live out the ocean side. The ocean way. O skubani. Chcesz? Dajemy dwa punkty i KO i Skidiemu. Oni zrobili to w tym samym momencie, nie? Obaj dostają punkty, serio. Nie, obaj dostają dwa punkty. Jak dojebali, nie? Skubani, identyczne wiadomości. Okej, okay, okej. Okay. O, wow, to będzie chyba chujowa jakość. Uwaga, lecimy, to może być dziwne. Nie pamiętam, okej. Okay. Uwaga, let's go. We'll be right back.
zjebani! Czy wy używacie programu, czy nie? Tak teraz się pytam szczerze. Bo jak używacie, to nawet nie będę się gniewał, tylko czy używacie, czy nie? Holy shit! Nie będę wkurzony, tylko... Po prostu jesteście kozaki, o to mi chodzi. To jest tak genialne, że... Wow. Wow, Kao, okej. Podobny gust, podobny gust. Skidi, tak? Ty jednak używasz czegoś? Okej, łapię. Ale dobra, nie ma problemu, stary. Mówię, to jest tak, to jest pierwszy testowy turniej. Przyszły pewnie zrobię używając na przykład Discorda i będzie 5 osób, które zaproszę, albo 5 nawet więcej. I w taki sposób zrobimy. Ale okej, dobrze, że się przyznałeś. Zdrówkę swoje, mistrzu. Ale jestem w szoku, że znaliście ten utwór. Tak, to jest Squirrel Nut Zippers Hell. Kto był pierwszy? Kao, hell. No, Kao, znowu dwa punkty. Okej. Okej, uwaga. Dobrze. Chwilka dla Jumki. A tak, po prostu major coś innego. Ale jeszcze ten, mówię, jeszcze kminię, żeby zrobić program jakiś fajny. Znaczy, może nie tyle program, co żeby używać jakiegoś programu, żeby na przykład nawet znaleźć stronkę, gdzie tylko ludzie mogą klikać. Powiedzmy, kto pierwszy kliknie guzik, żeby zaznaczała tylko stronka, a resztę mogę na Discordzie puszczać muzę, nie? Także nie ma problemu w tym dla mnie. My nie gramy w żadną grę aktualnie teraz. To jest dosłownie moja playlista tylko. Dobra, lecimy. Tak, Jumka już jest? A nie, czekamy jeszcze na Jumkę, jak da znać. Niech sobie to poleci chwilkę. Okej, jest. Okej. Kolejny utwór, uwaga, lecimy. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? Tak. Ziomas, dwa punkty. Brawo dla tego pana. Takie utwory zna. Jednak kurwa ten Rocksmith się przydaje do czegoś, nie? Zgaduję. Uff. Chyba kupa nadchodzi. Ale spokojnie, kolejny utwór, lecimy. Jeszcze jest parę utworów na liście chyba. Tak. O, widzisz, Kao? I teraz, gdybym był kutasem prawdziwym, to bym powiedział, że napisałeś źle, bo Kark napisał z wykrzyknikiem, a tytuł jest z wykrzyknikiem. Ale nie jestem takim kutasem, dlatego punkt dla Kao.
Dwa punkty dla KO. Nie, obaj wiedzieli, bo jeżeli znali utwór, to wiedzieli, znali artystę. Także nie oszukujmy się. Wiedzieli, znali artystę, spokojnie. Nadchodzi kupa, naprawdę. Uwaga! Kolejny utwór. Dobra, wiecie co? Ja się idę wysrać.
Ciężka kupa. Okej. I tutaj mieliśmy tak. Evolution. Tak więc dla KO jeden punkcik. I tyle. Dobra. To może nie być aż tak oczywiste, jak się wyda na początek. Ładny strzał. Taki trochę no-scope poleciał, kurwa. All right. Bring it on. In the butt. Bye bye bye. Go, 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 go. Let's roll. I gotta get me one of these. I can't believe they put me in one of these things. And now I gotta put up with this too? I'm so claustrophobic. I gotta get out of here. I'm stuck in here tighter than a frog butt in a watermelon seed pipe. Da 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 da. You may have time to play games, but I've got a job to do. A general for 15 years. Now I'm taking orders from a pub. Got any questions about propane or propane accessories? You call down the thunder, now read the rules. E equals MC. Oh, let me get my notepad. I think we may have a gas leak. Who set all these lab monkeys free? I really have to go. Wolfin by was zabił. To hurl chunks, please use the vomit bag in front of you. Call the shot. Call the shot. Call the shot. FDIC approved. USDA selected. How do I get out of this chicken shit outfit? Oh my god, he's wet. I'm going friend is commander. Right on. What's your problem, man? I'm about to drop the hammer and dispense some indiscriminate justice. I'm just curious, why am I so good? I am invincible, that's right. Nuclear missile ready. Call the shot. Nuclear launch detected. Finally. To jest Play That Funky Music. Terran Boy, bo oryginalnie to jest Play That Funky Music White Boy, Play That Funky Music, a to jest Play That Funky Music Terran Boy. Ale jako, że nikt nie zgadł, że to jest, są teksty ze StarCrafta, to nikt nie ma punktów. Nikt nie ma punktów, bo nikt nie napisał, że to są teksty ze StarCrafta. Tak więc, nie. Dopiero Jumka. Jumka się dopiero... Tak, ja wiem, Jumka dopiero się odezwała, ale to było jak ja powiedziałem, że Wolfin was zabije. Dobra, Jumka, daj se punkt. Daj se, Jumek, punkt, czemu nie? Ale powiedziała to tylko dlatego, bo Wolfin, wiadomo, nie? Okej, dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Będzie teraz polski klimat. Lecimy. Pale, 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 stale. Pale, 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 pale i nie przestaje. Pale, 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 pale i nie zbieram je na żale. Pale, 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 pale i zwiedzam lokale. Jeśli mi kogoś, kto się zna na tym, niech mi przyniesie jakieś bataty. Tylko nie miał, chcę same kwiaty, chcę też napowali każdego na maty. Nieważny jest opis miejsca i daty, ważne, że wokół same wariaty. Ale poza tym trzeba być kumaty, poza
posiada, nie można iść za kraty. Niezbyt zamógł, ja nie z wyższej półki. Dajże mi śluga, filty mi buki. Kresę lolka, elegant w gronie. Ta ekipa każdą ilość, wspólna po konie. Kiedy wszedł kolejny bóg, położą nutę, wydę znów. Kiedy wszedł kolejny bóg. Nikt nie zgadł. Nikt nie zgadł utworu jeszcze. Pora się odmulić i zrobić jakiś ruch. Myśli mi kogoś, kto się zna na tym. Niech mi przyniesie jakieś bataty. Tylko nie miał, chcę same kwiaty. Chcę też na powali każdego dramaty. Wait. A ten utwór to nie było znany się na tym? Rainbow! Rainbow Boy! What the nick? Zdrubeczko, mistrzu! Witaj w klubie, zakładaj kapelutkę. Cheers. Jeżeli utwór to jest Pale Stale, no to sprawdźcie Pale Stale. Ale wydaje mi się, że nazwa utworu to jest... Znamy się na tym. Chyba, że to była płyta? Nie. Płyta to były nielegalne rytmy. To jest Pale Stale, tak? A czekajcie, a jak się wpisze... Znamy się na tym, firma Znamy się na tym. Guys, który tytuł jest prawdziwy? Który tytuł jest z płyty? Znamy się na tym jest tekst, jest nazwą utworu. Tak więc nikt nie zgadł. Wychodzi na to. Znamy się na tym jest tytuł z płyty. Haha, kto pierwszy napisał firma? To chociaż kto pierwszy napisał firma? Nieważny jest opis miejsca i daty. Ważne, że Nie. Ja mam podgląd. U mnie się nie liczy. Posiadanie można iść za kraty. Palenie. Zakręci umysł, pustosz i nieszenie. Palenie. Relaks, uwolnienie. Palić jak stoję na scenie. Nie, no serio, kto pierwszy tam? No to Jumka wie. Jumka, daj pierwszej osobie właśnie za firmę. Punkcika? Czyżby to było Uwaga, chyba... Chyba możemy podliczać. Nie! O kur... A może jednak... No, bo ten nie działał utwór, nie wiem czemu. Wychodzi na to, że przelecieliśmy cały folder. Okej. Okay. To punktacja teraz. Na to wychodzi. Kark, to jest koniec dzisiaj, ale dopracuję system i będziemy dalej grali. Także nie ma problemu. Po prostu dopracuję, żeby ludzie mogli jakby bardziej, jakby to mówić, żeby mógł prowadzić, wiadomo, ten mini zgadybankę taką, żeby jednak jakieś tam, jakiekolwiek... Kurwa, zasady były, powiedzmy, jakikolwiek porządek był, ale na czacie i tak możecie się dobrze bawić, mam wrażenie, nie? No, Skiddy, powiem ci szczerze, ja nie wybieram tego, to po prostu jest cały folder. Mamy 26 folderów, spokojnie, mamy jeszcze dużo folderów. O proszę, razem. Gratulacje. Ucz się. Nie zawalaj kolosa.
helikopter na pierwszym miejscu. A teraz najlepszy będzie dowcip, jak się okaże, że nie, nie, jednak mam tego Tomb Raidera. Kało, dam ci nawet wybór. Mam Owlboya, co wolisz? Owlboy czy Tomb Raider? Ale dojebał Kao. Ale nie, fajnie się bawiłem też. Tylko mówię, ogarniemy taki system, żeby ludzie, którzy są jakby in-game, żeby mogli jakby... Owlboy, zobacz sobie Kao na Steamie. Zobacz sobie na Steamie i podejmij decyzję. No, ale nie, żeby nie było. Kao miażdżył, ale to nie dlatego miażdżył, bo tylko on wiedział. Tylko szybciej wiedział, bo sporo piosenek znaliście razem z nim. Nie mówię, że jedna osoba, ale sporo osób, różne osoby znały piosenki, także możliwe, że następnym razem Kao zbanuje, bo za dużo wie. I damy innym szansę. Puścić kawałek, a ty ogarniesz, co to za gierka. Akurat w takiej grze to ja bym brał udział. Kawałek i jaka to gierka, to ja bym wolał w tym brać udział, to niech ktoś inny organizuje. W ogóle tego, miałem się pytać, co z Wolpinem, co się stało, on żyje? Czy on dalej męczy teraz te... Nie, Away jest. Myślałem, że dalej męczy tego Destiny. Owlboy. Okej, to Kao wybiera Owlboya, to dla kogoś jeszcze będę miał na przyszłość właśnie Tomb Raidereczka dalej. Okej. Proszę cię bardzo, Kao. Gratulacje dzisiaj. Udaję, że ma social life. No. Czemu Newfak ma suba? Bo dał suba! Ej, na razie tylko raz zrobił dowcip, pozwólmy mu, każdy może popełnić błąd. Dzięki Kao, no mi też się podobało. A właśnie, czekaj, ten nowy kawałek od ciebie. Teraz kawałek od ciebie możemy puścić. Dokładnie, dokładnie solo. Tak będzie. Okej, tylko musisz Kao linka mi znowu wysłać, bo ja go straciłem. Uciekł mi link. Także potrzebuję go ponownie. Po prostu i tyle. Jumka? Nawet nie wiesz, jak cieszą mnie takie słowa. Znaczy, teraz zamówię udostępnię nazwy na przykład i tyle, ale to no, zrobimy na przykład next time, jak bardziej przygotuję. No sobie, będę musiał skopiować. Będę musiał skopiować po prostu ten. Dobra, puszczę już teraz song requesty. Fuck. Co ja mówiłem? Skopiować nazwy, wkleić tylko w dokument tekstowy i mogę wrzucić listę muzyk w taki sposób, nie? Także nie ma problemu z tym żadnego. Okej, okay, dziękować za linka. Znaczy nie będę przepisywał, tylko będzie, wiesz, klik, klik, ctrl-c, ctrl-v, klik, klik, ctrl-c, ctrl-v. Tak więc to i tak będzie roboty, kurwa, wiesz, na 2 minuty, nie? Okej. Okay. Ej, lampa zajebista jest. Lampę trzeba szanować.